Chciałem tak zacząć, że jesteśmy tu w Legionowie i cieszę się, że w miejscu, w którym Platforma Obywatelska wygrała wybory, ale też wygrała wybory z PiS-em, a poseł Jan Grabiec wygrał tutaj z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. I to sporo. Gratuluję i serdecznie. I to jest dobry znak. Dlatego tutaj chcę zacząć i tu chcę powiedzieć, że jestem gotowy i składam podpisy pod deklaracją o starcie w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. To jest ważne też i bo dzień jest symboliczny. Dzisiaj w parlamencie od wczoraj trwa taki cała akcja, którą organizuje PiS, większość parlamentarna, która pokazuje, jak zagrożona jest polska demokracja, jak zagrożone są instytucje niezależne, jak państwo jest zagrożone. Wczoraj mieliśmy nocną zmianę i gwałtowne przejęcie służb specjalnych, wojskowych służb specjalnych, służb wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego. Gwałtowna zmiana. Dzisiaj procedujemy i na skróty przeprowadzone jest przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, narzucenie woli większości i tak naprawdę odebranie mu niezależności i wagi. Dlatego jesteśmy tutaj i dlatego o tym mówię. I dlatego mówię o tym w kontekście swojego startu na szefa Platformy Obywatelskiej, bo to jest rzecz ważna. Chcemy odbudować Platformę Obywatelską, chcemy sięgnąć do Platformy takiej, jaką ona była w latach, kiedy ją budowaliśmy w 2001 roku. Chcemy, żeby to była partia centrum z silnym nurtem konserwatywnym i liberalnym. Partia, która jest gwarancją wolności.